Dziś chciałbym znaleźć zwierzęta, które zazwyczaj pomijamy, obok których przechodzimy, nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. A niesłusznie, bo gdyby nie one, ten las wyglądałby zupełnie inaczej. Chodzi mi o żuki. Nazywam się Rafał Bartoszewski. Przez całe swoje życie mieszkałem w mieście, ale zawsze wiedziałem, że to co najlepsze i najważniejsze jest poza nim. Właśnie dlatego chcę was zabrać bliżej natury. Żuk wiosenny jest gatunkiem pospolitym i spotkania z tymi zwierzętami nie należą do rzadkości podczas spacerów po lesie. Często ich jednak nie zauważamy, co może okazać się dla nich zgubne. Ścieżki w lasach niejednokrotnie są pokryte rozdeptanymi bądź przejechanymi żukami. Nic dziwnego, mają zaledwie 2 cm długości i bezszelestnie przymykają w trawie, pod ziemią lub siedzą na tym, od czego my najczęściej trzymamy się z daleka, na odchodach lub padlinie. Takie właśnie żuki jak ten wykonują w lesie kawał dobrej roboty. Zazwyczaj tak jest, że najmniejsi robią to najwięcej. Żuka wiosennego łatwo jest pomylić z żukiem leśnym, ale jeśli bliżej im się przyjrzymy, będziemy w stanie zauważyć różnicę w wyglądzie obu gatunków. Najłatwiej zauważalną różnicą są rowki na pokrywach skrzydłowych, które u naszego bohatera są płytkie i słabo widoczne. Ma on też naprawdę duże przedplecze. Żuk wiosenny jest ciemny, ale pomimo tego długo możemy zachwycać się mnogością jego kolorów, ponieważ ciało zwierzęcia ma metaliczny połysk, którego barwy potrafią płynnie przechodzić jedne w drugie. Najlepiej jest to widoczne oczywiście w świetle słonecznym. Ubarwienie tego żuka jest ciemne, prawie czarne, ale specjalnie wziąłem go właśnie tutaj na słońce, żeby lepiej było widać, iloma kolorami może pobłyskiwać w takim świetle. Jego pancerz odbija różne kolory, może to być w większości niebieski, trochę zielonego. Dlatego najłatwiej właśnie zobaczyć go w trawie, gdy zobaczymy, że coś nam się świeci na drodze, na ścieżce, w zaroślach. Jak każdy owad, żuk posiada 3 pary odnóży. Z bliska widać, że są one wyposażone w wyrostki, które wyglądają jak miniaturowe ząbki lub grzebień. Są to odnóża grzebne, przystosowane do kopania oraz zgarniania porcji pożywienia. Pod pokrywami skrzydłowymi schowane są błoniaste skrzydła. Zwierzęta te potrafią latać, chociaż nie są najlepszymi lotnikami i ich lot jest dość ociężały. Dla żuka jest jednak wystarczający. Bądźmy szczerzy, gdy chodzą po ziemi, również nie są mistrzami szybkości. Menu tych zwierząt nie jest wykwintne. Ich preferencje żywieniowe skupiają się głównie wokół odchodów i szczątków zwierząt, do których przybywają nawet z dużych odległości. Ich aparat gębowy nie jest przystosowany do odgryzania kęsów twardego pokarmu, dlatego miękkie posiłki, które mogą być w małych porcjach zgarniane odnóżami, są dla nich idealne. Nowe źródła pożywienia żuki wiosenne odnajdują głównie dzięki bardzo sprawnym receptorom chemicznym, które umieszczone są na końcu czułków. Jest szybszy niż myślałem. Zwróćcie uwagę na czułki tego żuka. Te właśnie tutaj odstające mu od głowy. Dla tych zwierząt są one receptorem, powiedzmy, węchu. Za pomocą tych właśnie czułków żuki potrafią zlokalizować przykładowo jakąś kubkę odchodów za pomocą związków chemicznych, które unoszą się w powietrzu. Czyli dla żuka te czułki pełnią taką samą funkcję, jak ja bym miał 2 nosy odchodzące od mojej głowy. Żuki mogą wchodzić na różne podwyższenia czy obiekty leżące na ziemi i poruszając czułkami próbować zlokalizować najbliżej leżące pożywienie. Jego zapach mogą wyczuć nawet z odległości kilkuset metrów, co jest tym bardziej imponujące, gdy przypomnimy sobie, jakiej wielkości są same zwierzęta. Tam, gdzie żuki gromadzą się, aby znaleźć pożywienie, chętnie przybywają również roztocza, które pożywiają się jajami much czy mikroorganizmami, które mogą tam znaleźć. Te drobne zwierzątka wykorzystują żuki jako idealne środki transportu i niekiedy zbierają się w dużych ilościach na poszczególnych osobnikach, którym na szczęście nie wyrządzają w żaden sposób krzywdy.
nam zrobić idealne ujęcia. Siedzi nieruchomo na mojej ręce, ale głową rusza na wszystkie strony, co dobrze widzę z tej kamery. Mam nadzieję, że dobrze się to nagra i że to, co siedzi mi na uchu, nie wejdzie mi do środka. Żuki wiosenne są dobrymi rodzicami, którzy dbają o to, by ich potomstwu niczego nie brakowało. Dieta larw nie różni się od diety dorosłych osobników, ale młode nie muszą szukać pokarmu. Gdy samica ma złożyć jaja, para wykopuje w ziemi korytarz na głębokość nawet kilkudziesięciu centymetrów, od którego odchodzą boczne korytarze. Następnie pod ziemię znoszona jest materia organiczna, czyli odchody, które będą stanowić pokarm dla larwy, bo to właśnie w podziemnych korytarzach składane będą jaja. Od wieków duże zainteresowanie wzbudzają żuki, które toczą duże kule odchodów od ich źródła do miejsca, gdzie będą zakopane. Młode żuki, czyli larwy, które od początku są samodzielne, mają więc dość łatwy start życiowy, a dodatkowo okolica zostaje uprzątnięta i gleba jest nawożona oraz poprawia się jej jakość. Właśnie przeleciał obok mnie drugi osobnik tego gatunku. Żuki są dość słabymi lotnikami i bardziej wyglądają jak takie beczki z małymi skrzydełkami, ale jednak potrafią bardzo dobrze przemieszczać się z jednego punktu do drugiego w poszukiwaniu pokarmu. Właśnie przelatuje... Było to widać? Nie. Żuki wykonują w przyrodzie typowo brudną robotę, która jednak jest bardzo potrzebna dla funkcjonowania ekosystemu. Warto, żeby ludzie bardziej doceniali żuki. Patrzmy pod nogi, gdy chodzimy leśnymi ścieżkami.